Hera, Koka, Hasz, LLD. Witam wszystkich miłośników dobrego eksperymentu. Dzisiaj dodatek do poprzedniego filmu. Test Tube napisał. Zerżnięte z Wikipedii. Wydrukował trochę wzorów i się wielce napracował. Niemniej fajny film, leci łapka w górę. To nie jest wydruk. Pomimo tego, iż posiadam tablet graficzny i umiem na nim rysować i tworzę dla Was wspaniałe animacje, na przykład taka o baterii, to jednak stworzenie tej tablicy było dla mnie dużo szybsze za pomocą mazaka oraz kartek papieru. Musiałbym lecieć do miasta drukować, bo chwilowo moja drukarka jest rozwalona. W dzisiejszych czasach, gdy wszystko jest już w internecie, można śmiało powiedzieć, że nawet to, co teraz mówię, jest zerżnięte z internetu. Ogólnie, żeby powstał odcinek, to muszę wykorzystać taką pokaźną stertę książek. Większość z nich nie zawiera dużo informacji, więc tych książek musi być dużo. Oświadczenia chemiczne, z chemią za pan brat. Do ostatniego, na przykład do rysowania wzorów, mamy chemię organiczną, domowy poradnik medyczny. Pewien widz na YouTubie zaraz po publikacji tego odcinka zaproponował mi, żebym sprzedał jakieś gadżety. No jak widzicie, mój kubek można sobie ode mnie kupić. W sensie nie ten, tylko jego bliźniaczą kopię. Ewentualnie dla bardzo wiernych widzów mogę wykonać jakiś indywidualny kubek z jakimś logo dodatkowym i ze specjalnymi podziękowaniami, że zechcieliście taki kupić. Jak łatwo można za pomocą tej tablicy sklasyfikować alkaloidy? Część substancji, które wymienię, nie jest alkaloidami występującymi naturalnie, lecz są to pochodne, które uległy przemianom. Człowiek jest bardzo sprytna bestia i wprowadza do różnych związków grupy funkcyjne, jak sulfonowa, żeby coś się lepiej rozpuszczało, acetylowa, żeby łatwiej przechodziło barierę krew-mózg, oraz wiele innych grup, które albo zmniejszają toksyczność danej substancji, jak w przypadku kodeiny, albo jak w przypadku heroiny, zwiększają działanie, przez które jest stosowana. Jeśli jesteście bacznymi obserwatorami, zaobserwowaliście, że na ścianie pojawiło się kilka kolorowych karteczek. Dodałem je dzisiaj, bo już mi czasu wczoraj nie starczyło. I dzięki tym karteczkom, jak już wcześniej wspomniałem, typom, możemy dzisiaj dokonać pełnego podziału. Zaopatrzyłem się w wskaźnik i tym wskaźnikiem będę Wam pokazywał. Mamy nasze alkaloidy tropanowe. Sok z maku zawiera m.in. morfinę. Morfinę znajdziemy w alkaloidach tropanowych, konkretnie w grupie izochinoliny, w typie morfinatu. Heroina, hera, czyli pochodna morfiny, też znajduje się w tej grupie. Nie występuje naturalnie, ale jednak moglibyśmy ją tutaj dopasować. Kokaina, koka, występuje w głównej grupie tropanu. Haszu nie znajdziemy. Nie ma go tutaj, bo nie jest alkaloidem, tylko jest substancją organiczną nie zawierającą azotu. LSD, czyli pochodna kwasu delizergowego. Kofeina, teobromina należą do puryny. Taksyny z cisu pospolitego możemy śmiało wrzucić do grupy piperydyny, do terpenowych. W alkaloidach pirydynowych znajdziemy nikotyny, której szkieletu należy doszukiwać się w metylopirydyny. Atropina i wszystkie podobne związki też należą do alkaloidów tropanowych.